Ladies and gentlemen, now is the time for the fight of the night. Na tę walkę czekaliśmy długo, na tę walkę czekaliśmy dwa miesiące. Nie udało się Lindlandowi przyjechać 19 marca, zjawił się 21 maja. I bez wątpienia jedno z najtrudniejszych wyzwań w karierze Mameda Khalidova, doświadczony Amerykanin, rewelacyjny zapaśnik, wicemistrz olimpijski z Sydney, Matt Lindland. Bez wątpienia Mamed Khalidov jest zawodnikiem bardziej wszechstronnym. Trafił lewą, poprawił prawą. Tyle tylko, że Lindland ma naprawdę mocną szczękę. Trafił kilkukrotnie, widzieliśmy jak chwieje się na nogach Matt Lindland, a sprowadza do parteru Mamed Khalidov. Będzie szansa dla Mameda w tej chwili, aby spokojniej popracować nad swoim rywalem. Oczywiście możemy powiedzieć, że Matt Lindland ma 41 lat, że jest, nie jest tym znakomitym zawodnikiem, ale to jest ciągle, ciągle wielkie nazwisko. Dokładnie przed rokiem, 21 maja, wygrał z Kevinem Kesejem walkę, w której spisał się bardzo dobrze. Rewelacyjnie dominując swojego zawodnika, szczególnie przy siatce. Tutaj tej siatki będzie brakować Lindlandowi w starciu z Khalidovem, który jest z góry. I za chwilkę zobaczymy w elemencie, w którym Mameda akurat oglądamy rzadko, obijania rywala będącego na plecach. Kaukawski wojownik z polskim paszportem i japońskim doświadczeniem. Nieprawdopodobna improwizacja i absolutna nieprzewidywalność w tym, co zrobi Mamed Khalidov. Jest z góry, jest w gardzie rywala. Podnosi w tej chwili pozycję, Lindland prostuje biodra i zaczyna atakować, ale sprytnie. Próba dojścia do dźwigni na stopę Khalidova. Nie udała się, ale jest gilotyna wpięta i gilotyna wpięta bardzo ciasno. Lindland nie chce parteru, bo wie, że skończy walkę. Wpięta kilotyna, on nie wie co się dzieje, on teraz dopiero zbudził się z tego koszmaru, który zafundował mu Mamed Khalidov. My już prawdopodobnie wymieniliśmy wszystkie przymiotniki świata, określając to, co jest w stanie w ringu zrobić Mamed Khalidov. Panie i panowie, ladies and gentlemen, zwycięzcą walki finałowej KSW 16 and your winner is Mamed Khalidov! Fenomenalny jubileusz Mameda Khalidova, 10. walka w KSW. Jakże efektowne zwycięstwo nad zawodnikiem chyba z największym nazwiskiem do tej pory. Czekamy na trzecią walkę z Jorge San Diego i miejmy nadzieję, że spotkają się w Stanach Zjednoczonych. No droga na pewno nie taka łatwa. Umiejętności na Amerykę Mamed posiada bez wątpienia. Teraz kwestia dogadania się kontraktów. A w tej chwili mają państwo audycję i program z cyklu Przeżyjmy to jeszcze raz. Zaczął Mamed, trafiając Lindlanda. Kilkukrotnie trafił bardzo mocno i wychodzi to doświadczenie, światowe doświadczenie Khalidova, który widział, że rywal nie upada, że jest odporny na jego ciosy. Poszedł w kaczenie, a kiedy Lindland bronił się, gilotyna, palce lizać. Nogi wpięte, Lindland od razu poszedł do narożnika, aby wykorzystać liny do tego, aby nie upaść. Nie spodziewał się, że tak ciasny chwyt ma Mamed Khalidov, ile siły kosztowało. Proszę zobaczyć, jak napięte te mięśnie. Ale zdecydowanie poprawił to duszenie gilotynowe w porównaniu do walki z Sakurajem. I tutaj już nieprzytomny osunął się na matę Matt Lindland. I sędzia Tomasz Bronder przerwał.